Witam, zapraszam na kolejny film. Najprostsze tanie grzanie w domu. Dwa źródła ciepła. Dzisiaj chciałbym powiedzieć coś na temat grzania ciepłej wody użytkowej w mieszkaniu mojego syna. A więc zapraszam na film. W tej jednostce wewnętrznej jest zamontowany zasobnik na ciepłą wodę użytkową, niecałe 200 litrów. Więc chciałem powiedzieć, jakie są tutaj rozwiązania zastosowane, żeby w mieszkaniu mojego syna była różnorodność, jeżeli chodzi o możliwości grzania ciepłej wody użytkowej. A więc pierwsza możliwość grzania ciepłej wody użytkowej polega na tym, że w tym buforze 1000 litrów jest wężownica na ciepłą wodę użytkową. I w zimę, jak się pali w kominku, żeby zagrzać ten bufor 1000 litrów, to przy okazji jest też ciepła woda użytkowa. Więc ta ciepła woda użytkowa to są po prostu te dwie rurki. Czyli palimy w kominku, grzejemy bufor 1000 litrów, mamy ciepłą wodę użytkową. To jest pierwszy wariant. Drugi wariant grzania ciepłej wody użytkowej u mojego syna polega na tym, że tu w jednostce wewnętrznej mamy zasobnik na ciepłą wodę użytkową. I po prostu wchodzi sobie zimna woda do jednostki wewnętrznej, do zasobnika. Wychodzi ciepła woda użytkowa, więc mamy ciepłą wodę użytkową z pompy ciepła. To jest po prostu drugi wariant grzania ciepłej wody użytkowej w mieszkaniu mojego syna. Trzeci wariant polega na tym, że w buforze 1000 litrów jest wężownica na ciepłą wodę użytkową. Wejście zimnej wody jest do wężownicy. Wyjście ciepłej wody jest z wężownicy i wyjście ciepłej wody z wężownicy wchodzi do tej rurki, gdzie jest zimna woda do zasobnika. Czyli zamiast zimnej wody wchodzi do zasobnika ciepła woda podgrzana przez bufor, a wyjście ciepłej wody jest jako wyjście ciepłej wody. I jeżeli zasobnik jest ustawiony grzanie na 50 stopni, a bufor zagrzany jest na 80 stopni, to wtedy wychodzi ciepła woda 80 stopni, 70, to pompa ciepła nie dogrzewa tej ciepłej wody użytkowej. No i kolejną rzeczą jest to, że wystarczy klasnąć dłoni i w ułamku sekundy bufor z wężownicą grzeje tylko ciepłą wodę użytkową na potrzeby mieszkania i możemy klasnąć dłonie i możemy zrobić to z pominięciem wężownicy i tylko pompa ciepła będzie grzała ciepłą wodę użytkową, będziemy mieli wyjście ciepłej wody użytkowej i wejście zimnej wody na potrzeby grzania. To jest trzeci wariant w przypadku mojego syna, rozwiązanie, które tutaj jest zastosowane. Teraz powiem czwarty wariant dotyczący okresu letniego, bo to co powiedziałem dotyczy okresu zimowego. To jest to, że możemy zagrzać bufor 1000 litrów kominkiem z płaszczem wodnym, na przykład do 80 stopni i korzystać tylko z wężownicy, która jest na potrzeby ciepłej wody użytkowej z pominięciem pompy ciepła. To jest wariant czwarty. W okresie letnim wystarczy w kominku spalić drewna bukowego za 15 zł i cały ten bufor zagrzany do 80 stopni dla dwóch osób woda wystarcza
między 7 a 8 dni. Bufor jest zaizolowany 20 cm izolacją, żeby nie gubił ciepła zarówno wtedy, kiedy grzeje pompa ciepła, jak i kominek z płaszczem wodnym. Piąty wariant to jest taki, że możemy w okresie letnim w ogóle nie grzać, nie palić w kominku, żeby grzać bufor i po prostu grzeje nam ciepłą wodę użytkową, tylko pompa ciepła. I wtedy jest tak, że pompa ciepła grzeje tylko tą ciepłą wodę. Z pominięciem bufora wchodzi zimna woda, a wychodzi ciepła. Nie grzejemy centralnego ogrzewania ani ciepłej wody użytkowej. Szósty wariant jest taki, że możemy w okresie letnim nie korzystać ani z kominka z płaszczem wodnym, ani z pompy ciepła. Tutaj podpinamy pompkę. Te dwie rurki są podpięte z buforem. I te dwie rurki idą do nagrzewnicy. Nagrzewnica jest zamontowana na dachu i ona w lato grzeje ciepłą wodę użytkową. Jedyny koszt to praca pompki. To jest około 2 kWh energii w okresie letnim, żeby mieć ciepłą wodę za darmo. Więc to się zaczyna od połowy maja, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. I wtedy to pomaga nam, żeby było dużo ciepłej wody użytkowej. Wtedy grzejemy tą nagrzewnicą ten bufor, 1000 litrów. I wtedy mamy dużo ciepłej wody użytkowej. Omijamy pompę ciepła i omijamy kominek z płaszczem wodnym. To jest wariant szósty. Wariant siódmy, mam nadzieję, że chyba ostatni. Korzystamy z nagrzewnicy w okresie letnim. Montujemy pompkę. Grzejemy ten bufor 1000 litrów, 40 do 40 paru stopni, nagrzewamy tą wężownicę, która jest w buforze i ciepła woda, która wychodzi z wężownicy jako ciepła, wchodzi jako zimna do zasobnika, do pompy ciepła i albo pompa ciepła dogrzewa, albo nie dogrzewa, a jak dogrzewa, to bardzo mało. No i ciepła woda wychodzi jako ciepła i mamy 7 możliwości korzystania sposobów z ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym mojego syna. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Proste, tanie grzanie mieszkania. Dziękuję jeszcze raz.